Weź do ręki kartę fuzyjną z umieszczonymi na niej słowami i napisem ćwiczę oko. Stań prosto, kartę trzymaj w odległości około 40 cm od oczu. Najlepiej, jeżeli ćwiczeniu towarzyszy naturalne światło. Nie przykrzywiaj karty ani głowy podczas ćwiczenia. Połóż ołówek na środku karty. Skup wzrok na ołówku i powoli przybliżaj go w stronę nosa. Zauważysz niejako kątem oka, że na karcie pojawiają się jakby cienie, jakby sowy się rozdwajały. Bądź skupiony cały czas na ołówku, nie przerzucaj wzroku na kartę. Cały czas przesuwaj ołówek w stronę nosa. Znajdź miejsce, w którym cienie na karcie połączą się i stworzą trzeci obrazek, trzecią sowę w kółku. Zobacz, czy możesz usunąć ołówek, nie tracąc stworzonego obrazka. Przećwicz kilkukrotnie procedurę. Naucz się stabilnie utrzymywać połączony obraz. Utrzymuj ostrość widzenia. Środkowe koło powinno być wyraźne. Napis ćwiczę oko, ostry. Skupiaj się na środkowym obrazku. Po upływie kilkunastu sekund powinieneś zauważyć, że sowa zaczyna się odsuwać i nieznacznie zmalała. Oznacza to, że zaczynasz tworzyć obraz z głębią. Wpatruj się w sowę. Utrzymuj jak najdłużej widzenie wyraźne i trójwymiarowe. Jeżeli chcesz, możesz zwiększyć lub zmniejszyć odległość karty od Twojego nosa. Drugi wariant ćwiczenia. Teraz wyobraź sobie, że masz nadnaturalne zdolności. Możesz patrzeć przez ściany i inne przeszkody. Dziś musisz te zdolności wykorzystać. Będziesz patrzył przez kartę fuzyjną. Popatrz na jakiś odległy przedmiot znajdujący się w pokoju lub za oknem. Następnie umieść kartę fuzyjną pomiędzy tym przedmiotem a oczyma. Również w odległości około 40 cm. Wyobraź sobie, że patrzysz przez kartę na ten odległy przedmiot. Ponownie zauważysz pojawiające się na karcie cienie i rozdwojony obraz. Przesuwaj wzrokiem bliżej lub dalej za kartą, szukając miejsca, w którym powstanie trzeci obraz. Twoje oczy patrzą przez kartę, a niejako kątem oka widzisz trzeci obraz. Naucz się szybko go tworzyć i utrzymywać. Pamiętaj, by widzieć ostro środkowy rysunek. Ponownie utrzymuj napis ćwiczę oko wyraźny. Po upływie kilkunastu sekund powinieneś zauważyć, że sowa zaczyna się przysuwać i nieznacznie się zwiększyła. Znów zaczynasz tworzyć obraz z głębią. Wpatruj się w sowę, utrzymuj jak najdłużej widzenie wyraźne i trójwymiarowe. W podobny sposób możesz wykonywać ćwiczenie przy użyciu karty fuzyjnej z kotem i płotem. Połóż ołówek na środku karty. Skup wzrok na ołówku i powoli przybliżaj go w stronę nosa. Zauważysz kątem oka, że na karcie pojawiają się jakby cienie, jakby płot i kot rozdwajały się. Bądź skupiony cały czas na ołówku. Nie przerzucaj wzroku na kartę. Znajdź miejsce, w którym cienie połączą się i stworzą trzeci obrazek. Kot będzie siedział na płocie. Zobacz, czy możesz usunąć ołówek, nie tracąc stworzonego obrazka. Przećwicz kilkukrotnie procedurę. Naucz się stabilnie utrzymywać połączony obraz. Utrzymuj ostrość widzenia. Możesz również wykonać to ćwiczenie, patrząc przez kartę fuzyjną na jakiś oddalony przedmiot w sposób opisany wcześniej.